W ogóle bardzo się cieszę, że się zgodziłeś. Zawsze z przyjemnością. Wiem, że polska literatura ucierpi na tym, bo nie macie w tej chwili w domu. Chyba, że masz kogoś, komu zlecasz. No nie, jeszcze się nie dorobiłem, powiem ci. Mimo tych wszystkich plotek, które tam krążą na mój temat, że trzymam te gnomy w piwnicy gdzieś i one za mnie są piszą. Są takie, ale żebyś wiedział, że, są, są. Że ty masz właśnie takie konsorpcjum różnych ludzi, którym poniekąd wymyśliłeś styl i oni siedzą i piszą. No tak. No. Ale tak nie jest. Na pewno. No, na 99%. Zostawmy ten 1% niepewności. Dobrze, zacznijmy od początku. Bardzo się cieszę. Za chwilę powiem ci, jaki jest pretekst naszego spotkania, chociaż akurat w twoim przypadku zawsze pretekstów jest 17 kilo co tydzień, więc nie ma co żartować. Znasz Remigiuszu, a znasz takiego piosenkarza, wokalistę, który nazywa się Mrozu? Znam. Nie uważasz, że on ci podpierdzielił pseudonim? No właśnie nie wiem, kto komu. No kto był pierwszy? No właśnie nie wiem. Jesteście w podobnym wieku. No, ty wiesz, jaki on jest rocznik? No młody, bardzo. On ma ze 30 parę lat. Znaczy dla mnie to gówniarz. No tak. No, dla mnie to już co drugi gówniarz. Ja oglądam relacje z Sejmu i mówię gówniarz. No, to tak to wygląda powoli. No to i tak powiem ci, że mógłbyś znaleźć gorsze określenia przy oglądaniu obrad sejmowych. Ale to jest, jak ostatnio zobaczyłem tego, jak on się Terlecki nazywa, no. Kojarzy, to myślałem, że on z Mask Singer pochodzi. Rozumiem? Zdej tę maskę! Dobra, nieważne. Ale nie... Narobisz sobie problemu, naprawdę. Większych? Błagam ci. Zresztą u nich, z nimi problemy to zaszczyt akurat. Nie jest to dla ciebie jakaś kolizja? Mrozu, myślałeś o tym? Nie myślałem o tym. No to, a mógłbyś teraz pomyśleć? No... Będzie myślał, cisza, nie przeszkadzajmy. No nie wiem, wiesz, ja jestem trochę oświetlony tym blaskiem miliona monet, więc no... Nie, bo to jest bardzo zdolny, bardzo inteligentna uwaga, to prawda, że akurat na kasę... Chociaż tego po tobie nie widać, przyznam szczerze. Ale ty jesteś bogaty. Ale ja mówiłem o jego piosence, wiesz? A, myślałem, że mówisz o swojej zasobności portfela. Nie. Dobrze, a dlaczego podoby się... też nie widać, słuchaj, no, wiesz, porwana marynarka. Stary! To są konceptualne ciuchy. Do twojej dzielnicy one przyjdą za 50 lat. Tak się dzisiaj ubierają mężczyźni. No twój model jest taki mniej więcej, moim zdaniem to wtedy no. To 68-69. No. Jak kończyli wystawiać dziady w Teatrze Narodowym. Zerwałeś fragment scenografii. No to widzisz, no.